Cześć, witajcie z tej strony Katarzyna Pura z tabletowo.pl. Tym razem jestem na stoisku Samsunga, a w moich rękach nowość Samsung Galaxy Note 4, czyli czwarta generacja tabletofonu koreańskiego koncernu. Urządzenie charakteryzuje się przede wszystkim ekranem o przekątnej 5,7 cala, którego rozdzielczość wynosi 2560 na 1440 pikseli. I co ważne, jest to oczywiście Super AMOLED. Urządzenie całkiem fajnie leży w dłoni. Standardowo ma zaokrąglone rogi i może się podobać, zwłaszcza to matowe wykończenie, które znajdziemy na wszystkich krawędziach urządzenia. Patrząc z tej perspektywy na urządzenie, czyli czy to z góry, czy z dołu, zauważymy, że jego tylny panel jest delikatnie wybrzuszony, dzięki czemu Samsungowi udało się uzyskać bardzo fajny efekt wizualny. To się może po prostu podobać. Mi, przyznam szczerze, podoba się to. Jest to pierwszy produkt Samsunga, jeśli chodzi o telefony, który faktycznie mogłabym posiadać na własność. Jego tylna pokrywa została pokryta materiałem skóropodobnym, aczkolwiek jest to w dalszym ciągu tworzywo sztuczne. Znajdziemy z tyłu oczywiście obiektyw aparatu, którego rozdzielczość to 16 megapikseli. Pod nim mamy skaner odcisków palców. W centralnej części również znajduje się logo Samsunga, natomiast w dolnej mamy głośnik. Dolny panel to jest przede wszystkim port micro USB, do którego w tym momencie podłączona jest ładowarka z alarmem. Mamy oczywiście tutaj wnękę na rysik S Pen. Na jego lewej krawędzi mamy przyciski do regulacji głośności, które wystają z obudowy na tyle, by spokojnie były wyczuwalne pod palcami. Jest ok, jeśli o to chodzi. U góry znajdziemy 3,5 mm jack audio oraz port podczerwieni. Z kolei na prawej krawędzi mamy włącznik. Z przodu, tak jak wspomniałam, mamy tutaj wyświetlacz 5,7 cala. Nad ekranem mamy jeszcze oczywiście głośnik do rozmów głosowych, bo jakby nie było, jest to tabletofon. Mamy tu również przednią kamerkę, której rozdzielczość to 3,7 megapiksela oraz wszelkiego rodzaju czujniki, w tym czujnik oświetlenia, dzięki któremu możemy zmieniać jasność ekranu automatycznie, a nie ręcznie. Standardowo mamy tutaj również trzy przyciski, z czego jeden jest fizycznym. Jest to oczywiście Home. Dłuższe przytrzymanie przycisku Home powoduje uruchomienie wyszukiwarki. Po jego prawej stronie mamy wstecz. Dłuższe przytrzymanie standardowo, jak to w urządzeniach Samsunga bywa, uruchamia możliwość korzystania z dwóch aplikacji, czyli z multi-window. Natomiast po lewej stronie Home mamy otwarte aplikacje z możliwością ich zamknięcia, jak również przejścia do aktywnych aplikacji. I tutaj widzimy, że mamy do dyspozycji niecałe 3 giga pamięci operacyjnej RAM, z czego zajęte w tym momencie jest 2 giga. Zamknęłam jedną aktywną aplikację i widzicie, że zmieniło się tak naprawdę tutaj niewiele. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku powoduje możliwość spersonalizowania ekranów domowych. Możemy tutaj zrobić dokładnie wszystko. Dodać widżety, zmienić tapetę, usunąć coś z wybranego ekranu, jak również przejść do ustawień. A tutaj z kolei możemy zmieniać efekt przejść między poszczególnymi ekranami domowymi. Może tego efektu nie być, może być Hertz tak oraz rotacja 3D. Oczywiście standardowo, jak przystało na Note'a, mamy tutaj również rysik. Rysik zmienił się nieco w stosunku do poprzedniej generacji Note'a, ale standardowo, tak, ostatnio to moje ulubione słowo, jak zauważyliście w tym filmiku, mamy tutaj końcówkę, która wspiera, z tego co pamiętam, 2048 poziomów siły nacisku. Jest tutaj również
przycisk. I na tym się tutaj wszystko kończy. Rysik wykonany jest całkiem fajnie. Aczkolwiek górna jego część może mylić, to nie jest aluminium, to zdecydowanie jest plastik. Wraz z Samsungiem Galaxy Note 4 zaprezentowanych zostało szereg rozwiązań, których nie można było znaleźć wcześniej w tej rodzinie produktów. Powiem Wam szczerze, że spamiętanie ich wszystkich graniczy z cudem. No co tu będę Was oszukiwać. Na pewno więcej na jego temat opowiem Wam w momencie, gdy urządzenie trafi do mnie na testy, a mam nadzieję, że stanie się to niedługo. No a tymczasem mogę Wam tylko pokazać to, co faktycznie pamiętam, czyli na przykład możliwość zaznaczenia tekstu za pomocą kliknięcia na ten fizyczny przycisk na rysiku i zaznaczenia tego, co nas interesuje. Możemy tutaj skopiować ten tekst, podzielić się, wyszukać w internecie i tak dalej, i tak dalej. Dłuższe przytrzymanie przycisku na ekranie we wcześniejszym Note'cie powodowało zrobienie screenshota. Tutaj, jak widzicie, tego czegoś nie ma. Dwuklik na ekranie otwiera z niewielkim opóźnieniem, jak mogliście się przekonać, otwiera taki mini notatnik. Tutaj możemy sobie coś zapisać. Oczywiście ja tak nie bask, że żebyście wiedzieli, że coś takiego może tutaj być. Oczywiście jak to we wszystkich Note'ach bywa trzeciej, czwartej generacji, do naszej dyspozycji jest oddane kółko z wszystkimi funkcjami, które chcemy mieć pod ręką. I na przykład mamy tutaj Action Memo, Smart Select, Image Clip oraz Screen Write. W tym momencie wykonany został screenshot, czyli zrzut ekranu. Możemy po nim swobodnie się poruszać, pisać, usuwać to, co napisaliśmy, wycinać treści i tak dalej, i tak dalej. Możemy się tym podzielić, jak również wyjść z tej notatki, z tego screenshota, zapisać go, jak i usunąć. Samo urządzenie pracuje pod kontrolą Androida, co raczej nie powinno Was dziwić. W najnowszej dostępnej wersji, tak to ujmę, bo najnowszą zapowiedzianą wersją to jest oczywiście Android L. Mamy tutaj Androida w wersji 4.4.4, oczywiście KitKat. W ustawieniach zróbmy coś, co na pewno bardzo uwielbiają tutaj Niemcy, obsługujący stoisko z ramienia Samsunga. Zmieńmy sobie język na polski, żeby było łatwiej przeprowadzać wstępne pierwsze wrażenia. Mamy tutaj możliwość wejścia do ustawień rysika S Pen. Mamy standardowo wszystkie funkcje tutaj opisane. Polecenie wskazywane, AirView, wskaźnik, bezpośrednie wpisywanie rysikiem, alarmy rysika S Pen, wykrywanie rysika, dźwięk, wibracje, jak również opcje odłączania, dźwięk podłączenia, odłączenia i wibracja podczas wykonywania tychże właśnie funkcji. Mamy tu kilka skrótów do tych właśnie ustawień, bo nie bez powodu, bo tutaj oczywiście mamy szybkie ustawienia. Jak przystało na Samsunga, mamy tu również całą masę ruchów i gestów. Bezpośrednie połączenie przez przyłożenie telefonu do ucha. Jeżeli na przykład odbierzemy SMS-a i nie chcemy klikać na ekran, żeby wykonać tych kilka ruchów palcem, możemy bezpośrednio z poziomu wiadomości tekstowej przyłożyć telefon do ucha i on automatycznie zacznie dzwonić. Mamy tu również wycisk wstrzymaj, który wystarczy położyć dłoń na ekranie i automatycznie nam się wycisza treść, która jest prezentowana. Inteligentne powiadomienie, czyli urządzenie po podniesieniu zacznie wibrować w celu poinformowania o nieodebranych połączeniach i nieprzeczytanych wiadomościach. Jak również przyciągnij dłonią, aby przechwycić. Nie jest to żadna nowość, to już wcześniej było. Ten ruch, no teraz w tym momencie niestety, jak widzieliście, przechwycenie ekranu w ten sposób nie jest możliwe. Dlaczego? Nie pytajcie. Mamy
przypadku tego egzemplarza konkretnego 32 giga pamięci wewnętrznej. I jak widzicie, chwilę musieliśmy poczekać, aż będą szczegółowe informacje na temat dostępnej aktualnie pamięci dla użytkownika. Sprzęt, przynajmniej w pierwszym momencie, wygląda jakby działał całkiem płynnie i TouchWiz sprawia całkiem niezłe pierwsze wrażenie w przypadku tego urządzenia. Oczywiście trzeba pamiętać, że trzymam je w rękach dość krótko, więc nie mogę tutaj wypowiadać się nie wiadomo jak szczegółowo na jego temat. Zwłaszcza, że jest to urządzenie pracujące pod kontrolą pracujące dzięki czterordzeniowemu procesorowi o częstotliwości tektowania 2,7 GHz. Więc tutaj powinno wszystko działać. Aczkolwiek jak to ma miejsce w urządzeniach Samsunga, to jest tylko i wyłącznie teoria. W połączeniu z 3 giga pamięci operacyjnej to powinno naprawdę dobrze działać. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się wkrótce. Dobra, to by było na tyle pierwszych wrażeń z użytkowania Samsunga Galaxy Note 4. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście ja postaram się na nie odpowiedzieć. Aczkolwiek, tak jak widzicie, na razie nie jestem oswojona z tym urządzeniem i trudno mi na jego temat powiedzieć coś więcej. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, urządzenie wkrótce trafi na testy do naszej redakcji i będę mogła wypowiedzieć się na jego temat naprawdę szczegółowo. Tymczasem pozdrawiam Was ze stoiska Samsunga. Za chwilę idę się bawić Samsungiem Galaxy Note Edge. Tu jest równie ciekawą nowością jak to właśnie prezentowane urządzenie. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzyna Pura, tabletowo.pl.